Wydając kolejne elementy do naszego kursu na platformie Delta. Te elementy pojawiają się w kursie w formie linków, które student musi kliknąć, żeby zobaczyć dany element kursu, czyli musi kliknąć na forum, żeby do niego wejść czy na tytuł książki, żeby się z nią zapoznać i tak dalej. Ale czasami Będziemy chcieli nie tylko studentom wyświetlić tytuł danego elementu, czyli na przykład zasady udziału w kursie, ale również zanim student kliknie na tym linku, chcemy mu przekazać jakieś dodatkowe informacje, żeby wiedział, czego się spodziewać w tym elemencie kursu. I w przypadku zasobów, sprawa tak naprawdę jest prosta, ponieważ zasoby. Z jednej strony, kiedy wejdziemy sobie tutaj do tej książki, to jest pierwsza strona naszej książki, ale dodatkowo zasoby mają jeszcze pole, gdzie mamy możliwość wpisania jakichś informacji dodatkowych na temat tego, co w tym zasobie student może znaleźć. I w takim przypadku, podczas edycji takiego zasobu, ten opis możemy wyświetlać na stronie kursu. I wtedy student, zanim wejdzie do tej książki, będzie wiedział, czego się w niej spodziewać i co w niej znajdzie. To samo możemy zrobić w przypadku aktywności. Jednak, w przypadku aktywności, najczęściej instrukcje, które wpisujemy studentom do tych aktywności, są dość rozbudowane. Na przykład w przypadku tego forum dyskusyjnego, Trasy Górskie dla Każdego, instrukcje dla studentów, jak widać, są. Bardzo rozbudowane. I gdybyśmy w tej chwili edytowali ustawienia tego forum i spowodowali, że ten opis forum będzie wyświetlany na stronie kursu, to wtedy te wszystkie informacje byłyby tutaj widoczne. W przypadku, jeśli w naszym kursie znajduje się niewiele elementów, to może mieć sens. Natomiast, jeśli nasz kurs jest bardziej rozbudowany, wyświetlanie wszystkich takich informacji bardzo rozbudowanych na stronie głównej kursu spowodowałoby, że ten kurs po prostu byłby zaśmiecony informacjami i studentom trudno byłoby się w nim połapać. Dlatego, zamiast wyświetlania opisów na stronie kursu, w takich przypadkach możemy użyć innego narzędzia. Czyli, możemy na przykład dodać dodatkowe opisy przed. Lub za elementami kursu, tutaj będzie decyzja należała już do nas, czy taki opis ma się znaleźć pod linkiem do elementu kursu, czy nad tym linkiem. Możemy te opisy stworzyć za pomocą zasobu typu etykieta. Etykieta jest to tekst, choć nie tylko tekst, ponieważ mamy tutaj pełną możliwość edycji tego pola tekstowego, więc możemy tutaj też wstawiać fotografie i inne multimedia. Ale jest to pole, które pozwala nam wyświetlić czy to tekst, czy jakieś multimedia przed wejściem do jakiegokolwiek elementu kursu, czyli bezpośrednio na stronie głównej tego kursu. Pamiętajmy, że takie teksty nie powinny najczęściej podlegać oznaczaniu jako wykonane, więc jeśli używamy tej funkcji w naszym kursie, to wtedy wyłączmy wykrywanie ukończenia aktywności. I po zapisaniu i powrocie do kursu możemy taką etykietę umieścić w odpowiednim miejscu, na przykład przed tym naszym forum dyskusyjnym Trasy Górskie dla Każdego. Zauważmy, że zasób typu etykieta może być również używany w tym celu, żeby rozdzielać elementy. Znajdujące się w modułach naszego kursu na jakieś mniejsze sekcje. Czyli przykładowo w module Turystyka górska mamy dwie sekcje strefa teorii i strefa zadań. I właśnie te tytuły sekcji zostały również dodane jako etykiety, w których wprowadzony został tekst i ikona, która wyróżnia tą etykietę.